Siema, tu Michał. Jesteśmy w opuszczonym domu jednorodzinnym, który ma bunkier ze sobą. Jak tu byliśmy wieczorem, to ja o tym zobaczyłem, co tu jest w ogóle. W ogóle wiem, co tu jest. Nie całkiem tak, ale wiem. Poczekaj, masz Michał? Daj mi latarkę, Sonia. Żebyś miał latarkę. Czekaj. Ta 900 numeru jest moja, a twoja jest 500. Jak 500 plus, dobra. Nie wiem, czy będziecie widzieć coś, więc będę świecił latarką. Kupuję sobie nową, więc będziecie trochę lepiej widzieć. Ale patrzcie, ktoś to wczoraj przychodzi się napić. Łyżka, widelec. No, pełno rzeczy tu jest. Co tu mamy? No, pełno tych rzeczy tu jest. Ej, patrzcie, nożyczki. Nożyczki tu są, no. Jakaś lina. Jakaś tu. A co tam jest? Zobaczymy. Dobra, to był... To upadło tu. Ktoś chyba to rozwalił. To tu było. No. Niedawno. No mamy dach. Ej, może wejdę na dach. Zobaczymy. Jak to? Nie wiem, czy wejść na dach. A to... Patrzcie. Widzicie? Kruszy się ten dach. Ale jak ja wpadam, jest kruchy, już jest dziura ewidentnie tu. No, ja nie... Więc lepiej nie wchodzić, ze względu bezpieczeństwa. No. Dobra, idziemy? Tak. Tak, momencik zejdę. Jest zimno mi jest. A wam tak? No, tak. Razem tam pójdziemy sobie na dół. To trochę jest wielkie. Chuj. Ej. Mam pytanie, co to było w ogóle? Michał? Co? Ktoś tu mieszkał? Mieszkał? Pewnie tam. Bo to są... Ogólnie domek jednorodzinny, czego spodziewać. Tu mam moje wielkie okno. To był taki stryszek chyba, tylko schody gdzieś się schowały. Albo klatka schodowa była. Nie, to... Zaraz. Nie, tu jest klatka schodowa. Na dole było mieszkanie i na górze było mieszkanie. Ci oni na zewnątrz wychodzili, żeby tu wejść. Kłopota. Ej, kto to wymyślił tak budować? Inną infrastrukturę tego się spodziewać. A pogoda... Ten też? Czyli naokoło. Tak, tylko chcę cyknąć w górę. Tak, zamiętam. Ten ty pójdziemy sobie. Zobaczy. Tu pojedziemy, tam. Tylko auta są. Widzicie? Okej. A nie, dobra. W nocy tu wchodziliśmy. Nie pamiętacie? Pajęczyna. Śmierci. To był garaż. A, kto był garaż? Skąd wiedziałeś? To kształtem przypomina jednoznacznie, to jest garaż. Wiesz... To był kanał. Tak. Śmieciowa, ale... typowałka hałta z tym normalnie jest garaż. Moja ciocia ma garaż, co nie? Damian. I ona ma takie coś. I tam. Jest taki kanał po to, że jak wywalać paliwo z samochodów i inne takie śmieci, to to kanał wszło. Patrzcie, stara, jest łopata. Fuj, woda. To był kibel. Powiedzieć Lula.
Tacie, gdzież tu mieszkam? Ej, poświeć mi to, żeby mógł ci zdjęcie cyklać. A twoja latarka? To... Słaba jest, widzisz. No weź sobie zbudzasz. Ej, poczekaj, jeszcze raz zapal. Czekam, okej? Zobaczcie. A sobie przetestuj. Czekajcie. Dobra. No, trochę słaba. Aś. Będę musiał w domu naładować ją. A już ją ładuje? Kupiłem baterię. Myślałem, że jeszcze dzisiaj trotła. Ale skończyła się. No. Patrzcie. To szło się do garażu. Jeszcze miało się tam kibel. Tu mamy pokój. Tu jest jadalnia. Tu była jadalnia. Tu mamy tu komin. Jak tu był komin, to też powinien być. Poczekaj, mi wystarczyłeś. Teraz jakiś komin. A nie, dobra, to na górę jeszcze szło drugą stroną. Czy ktoś to tak dziwnie wymyślił, żeby zbudować? Tak, dobrze, że nie wchodziłem na dach. Patrzcie. Lol. Ja pierdolę, jakie pajęczyny. Czekajcie, może ja tu jakoś wejdę. Że mam tu zaświecić. No nie wiem, nie wiem, dobra. Chcesz tam zobaczyć? Patrzcie. Zabili tutaj okno, co nie? Ale na drugą stronę jest okno, normalne, otwarte. Gdzie jesteś? Okej. My wyjdziemy może na zewnątrz. Może w tym tylko ty kupię lepszą latarkę. Nie jest taka zła. Na pewno ma większe pierdyknięcie od tej mojej, która się popsuje. Wiesz, jak wuje w Italii. A, no wiem. Patrz. Mówiłem? Pokaż pies. Że to jest dom rodzinny i na drugą stronę szło się, żeby pójść nocować. Bo na górze był... Tu była jadalnia, to nie? Tam gdzie byłeś, to był pokój. I tam masz pokój. Masz dwa pokoje. Masz tak. Masz... Masz cztery pokoje i jeden kiwel. Lol. Dobra, tu kapie ewidentnie z dachu. O. Nie, to nie będę cykał. Już nie. Cyknąłem z daleka. No, ale... tak. Chodźmy do tego bunkra całego, co byliśmy nocy. Tu, damy. Widzicie? Patrzcie. Okno zostawili. Obiekt chroniony. Już nie chronią. Tak. Kto by to chronił? Hmm? Elfy? Mikołaje? Zimno mi jest w chuj. Patrzcie. Ale dziwny ten domek jest rodzinny, wiecie o tym? Dziwnie oni to zrobili. To był chyba kolejny garaż. A tam? Tam chyba była coś do tego domu. Przypomina mi budową domek nasz. Zaraz, to może być, to mogło być taka stajnia. Michał. Patrzcie, widzicie? Bunkier. O, faktycznie. W nocy wchodziliśmy tutaj, ale gówno widać było. Chodzimy tu nas znowu. O, widzicie? Patrzcie. Jak ktoś miał pomysł. Patrzcie. Widzicie? Ej, mam pytanie, po co taki mały bunkier budować? Hmm? To jest taki mały bunkier. Ej, patrzcie. To jest to, co jest zbudował taki bunkier, co nie? I tu były półki na jedzenie. Ja pitole. Strasznie mały ten bunkier. Chyba chciał siebie ratować, a nie swoją rodzinę. Co
za dupę kiwany. Idziemy? Dobra, chodźmy. Cieszę się. Bo trochę tu ciasno dla mnie jest. Dobra, jest to wyjdę, bo tutaj nie ciasno. Trochę ciepło jest tu. Prawie 1,80 m wysokość tego bułka. No. Za wysoko jesteśmy. To znaczy od tych kramów... Ej, może chciał dziecko uratować swoje. Pomyślał, że będzie trzeba wojna, więc ciebie nie ratował, a swoje dzieci uczył przetrwać, że mieli seks każdy, że uratowali ludzkość. Nie ma tam wejścia. A tu? To zamurowane. Tu chyba tak. Jest zamurowane. To był potrójny kompleks budowlany. No to. To chyba była stajnia. Z garażem. Kurwa, ile tego śniegu. Zimno mi jest już w noc. Kibel. Jest tylko tu kibel. Komórka. I komórka tylko. Tylko. Idziemy za tam już. Śnieg już mam w nocy. Tam też jest. Idź tam. Ja już wracam. Ja wracam tam do środka. Zimno mi jest. Ja pierdolę, jakie zimno. Ja stąd idę, ja. Już się ciemno robi. Dobra, domek jest rodzinny. Tu ma bunkier. Rozumiem. Ale kurwa. Ja wiecie, co chyba stanie. Uwaga. Zakaz wysypywania śmieci. Aha. Dobra, kończymy ten urbex. Nie wiem, czy jeszcze jakiś znajdę ten urbex. Więc chyba będzie taki ostatni. Ale będę szukał. Zimno mi jest w nocy. Muszę się oczepić, więc nara.